Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym 62 odcinku. 62? Chyba 63. Odcinku Zagrajmy w Neverwinter Nights. I moi drodzy, jak na wstępie poprzednim, zachęcam do zostawienia lajka, czas zachęcam do skomentowania materiału po jego obejrzeniu. No i oczywiście zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał, bardzo mi tym pomagacie i umożliwiacie tak naprawdę prowadzenie tego przybytku tutaj od wielu, wielu lat. Więc dzięki serdeczne, do usłyszenia i zapraszam do odcinka. No dobra. Słuchajcie, zacznijmy sobie może od reszty tutaj domostw, których jeszcze nie nienawidziliśmy. Neurik, to z nim mieliśmy gadać w sprawie jakiegoś gościa w karczmie. Zabójstwa jakiegoś człowieka, coś takiego to było chyba. O, witaj Hati, to ja, Neurik. Pamiętasz, służyłem w świątyni Tyra w porcie Last. A, ten koleś, no tak, faktycznie był tam. W porcie Last, ale Arjan Gen poprosił mnie, bym przybył do studni Bejruny i nadzorował tutejszy kościół. Pamiętam, Neuriku. Miło znowu cię spotkać. Dziwnie się, że mnie pamiętasz, Hati. Masz na głowie tyle spraw. Sektę w Luskanie, zdradę Aribet. Jest tego tyle, że można zapomnieć, jak się człowiek nazywa. Mówiąc szczerze, pewnie cię nie rozpoznałem. Prawie cię nie rozpoznałem, wielkiego bohatera z Neverwinter, ale ostatnio zmagam się z problemem, który trochę wytrąca mnie z równowagi. Może pomogę ci rozwiązać ten kłopot? Nie wiem. To bardzo delikatna sprawa. Niedawno członek utgardzkiego plemienia Rolgan zabił jednego z żołnierzy przymierza lordów. Twierdził, że było to samoobrona, a ja udzieliłem mu tu schronienia przed mściwymi przyjaciółmi zmarłego. Ale... co ja odpowiedziałem mu? Okej, chyba kontynuuj. Ale Rolgan nie może zostać tu na zawsze. Staram się zapewnić mu sprawiedliwy proces, ale plemiona Utgardu nie znają naszego systemu prawnego i żaden z najemników przymierza nie chce bronić chłopaka na procesie. Może ja będę bronić wojownika Utgardu. Kurde, z moją perswazją to na pewno będzie bardzo dobrze. Spróbujmy. Szczodra jest twoja oferta, a jako kapłan Tyra dopilnuję, by twoja nagroda odzwierciedlała twoje wysiłki. Po długim namyśle wybrałem ławników. Dwóch reprezentuje interes Utgardu. Jest dwóch najemników oraz mój akolita Edegar. Chyba tylko tak będzie sprawiedliwie. Jeśli zgodzisz się pomóc w tej sprawie, podam ci wszystkie szczegóły, a może chcesz coś innego? Zrobię to. Weź ten notatnik. Znajdziesz w nim informacje na temat ławników i świadków, a także szczegóły sprawy i samego procesu. Ponieważ działasz teraz w imię Tyra, musisz notować w tym zeszycie postępy w sprawie. Ale mogę dla ciebie streścić zawartość notatnika. Po pierwsze, ławnicy. Najemnik o imieniu Averik, łowczyni Dalsia, żołnierz Jevon i utgardzka znachorka Palla. No i oczywiście mój akolita Edegar. Nie krępuj się i porozmawiaj z każdym ławnikiem przed procesem. To powszechna praktyka. Dalsie i Pale znajdziesz w obozie Utgardu. Resztę jest tutaj, w domach dla członków przymierza lordów. A co ze świadkami? Oskarżyciel uprzedził mnie, że połowa dwóch świadków zdarzenia najemników Zeda i Lodara. Przepytam także Wandę, żonę oskarżonego. Proponuję, żeby przed rozpoczęciem procesu porozmawiać z tymi ludźmi i zebrać wszystkie możliwe dowody. No i oczywiście jest jeszcze sama Rolgan. Nie musi zeznawać, ale jeśli powołasz go, by bronił swojej niewinności, to oskarżyciel też będzie mógł go przepytać. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, to Utgarczyk jest na tyłach świątyni. Zaraz zabiorę się do śledztwa. Fajny quest. Rolgan liczy na ciebie, ufa, że na procesie dowiedziesz prawdy, gdy zbierzesz już wszystkie dowody. Porozmawiaj ze mną i zaczniemy proces. Czy mogę zrobić dla ciebie coś jeszcze? Chcę zobaczyć zapasy. Dobra, co on tutaj ma przede wszystkim? Tarcza świętego, to niekoniecznie. Buty duszy słońca, bierze świata, przewodnik światła, większy pas. Co? Większy pas naprowadzającego światła, co to jest? Niewrażliwość, magia śmierci. O, to więc fajny perk jest już. Buty szybkości, buty gargulca, czyli to, co moglibyśmy zrobić. Przede wszystkim, jakie ja mam buty? To są bierze świata +2, daje ulepszona kondycja +2. A
A tutaj mamy, tak, Bodyguard Gulca. Legenda głosi, że mag, który stworzył Bodyguard Gulca, więził w nich duszę jednego z takich stworzeń. Niestety buty nie ochroniły nieznanego czarodzieja przed zemstą towarzysza owego nieszczęsnego Gargulca. Chociaż istnieje wielu egzemplarzy butów Gargulca, historia ta uważana jest za wymysł. Ciekawy sposób na wyjaśnienie magicznej wytrzymałości, jaką zapewniają takie buty. Premia do pancerza, modyfikator KP za uniki, ulepszone rzuty obronne, wytrwałość 3, używanie kamienna skóra, fajna rzecz. Co my tu mamy jeszcze? Buty szybkości, specjalne właściwości przyspieszenie, możesz się chować, ale nie uciekniesz. Tak brzmiało zawołanie pewnego zabójcy z wybrzeża mieczy, który poruszał się tak wielką szybkością, że jego ofiary nie miały najmniejszych szans na ucieczkę, nawet konno. Źródłem jego przewagi były takie właśnie buty. Niektórzy uważają też, że stworzył elitarną gildię, której każdy członek otrzymał identyczne wyposażenie. To może być wyjaśnieniem, dlaczego był on nie tylko niesamowicie szybki, ale rzekomo pojawił się także w wielu miejscach jednocześnie. Specjalne nasze przyspieszenie. Ciekawe, czy przyspieszenie działa też na obrażenia, jakie możemy zadawać. Bransoleta zręczności, zbroi. Co my mamy tutaj? My mamy rękawice siły ogra. Nie będziemy zmieniać. Te dwa, powiem wam szczerze, mnie interesują. Dwóch nie będziemy kupować, ale na przykład te buty szybkości byłyby zabawne. Kosztem tej kondycji. Kondycji tak mamy dużo, to... Płaszcz fortyfikacji plus 3. Mamy fortyfikacji plus 2. Za 77 tysięcy. Nieźle. Premia do pancerza 3. Ulepszone rzuty obronne 3. 2-2. No to na pewno sobie sprzedamy. I to kupimy. Świetnie. Teraz mam taki szarawy płaszcz, ale ze złotym obwalutą. Fajnie to wygląda. Co my tu mamy? Zbroja Baldurana. Krasława z premia 7. Nie, dość ciężka jest. Premia do pancerza 2. Premia za ulepszenie charyzma 3. Regeneracja 1. 6. Premia do pancerza... Tam było tu 7. 2... Okej. I zmniejszenie wagi. Jak powiem szczerze, to bardzo dobra zbroja jest. Nikt naprawdę nie wie, jaki los spotkał Baldurana, założyciela Wrót Baldura, ale nigdy nie miał jej końca domysłu, co się naprawdę stało. Gdy na wybrzeżu mieczy odnaleziono należący do niego pancerz, podobno odzyskany i sprzedany przez grupę poszukiwaczy przygód, na nowo rozpalił się zainteresowanie jego osobą, ale zaspokoić olbrzymi popyt wśród kolekcjonerów i historyków wykonano także liczne kopie tej zbroi. Można powiedzieć, że w tym samym sposobem Balduran zdobył nieśmiertelność. To jest bardzo ciężki pancerz. Premia do pancerza. Ta charyzma jest całkiem fajna. Nie, znaczy w zasadzie charyzma byłaby lepsza dla paladyna. Wiecie co, ja sobie zapiszę grę. Jeszcze zobaczmy bronię. Z broni to raczej nic. Przywrócenie. Amulet mistrza. Bardziej dla barda. Amulet zdrowia. Choroba trucizna, wyssanie poziomu. Większy amulet zdrowia, amulet mądrości. Grubusz ochrony, pierścienie. Pierścień mocy. Regeneracja 1 i swoboda. Swoboda byłaby za cenna, bo chyba nie uniemożliwia oplatanie nas. Specjalność 15-15 odporności. Jak coś zobaczmy to. 15-15 elektryczny kwas, ogień, zimno. Elektryczność, ogień, zimno. Nie ma kwasu, ale jest regeneracja i swoboda. Ile to kosztuje? Łopanie. Dobra rzecz, tylko piekielnie droga. Wydam na to wszystkie swoje pieniądze w zasadzie. Pierścień mocy. Żeby mieć regenerację i swobodę. Nie wiem, czy się opłaca. Pierścień odporności plus 3. Hmm.
to by się przydało akurat kupić, więc to zakupię. Świetnie, to sprzedam, bo nie mogę mieć dwóch takich samych, prawda? Nie kumulują się. O, kumulują się! Kurczę. W ogóle nie łapię, szczerze powiedziawszy, tego, czy tu się coś kumuluje, czy nie kumuluje. Z tym Dungeons & Dragons mi trochę odstraszał zawsze. Też wiem, że mi to tłumaczyliście w odcinkach wiele razy, ale po prostu nadal jest to dla mnie taka trochę czarna magia. No i mamy 100 tysięcy. Słuchajcie, ja bym sprawdził ten pancerz. Więc zróbmy sobie save'a. Kupiliśmy dwie rzeczy. 72. Jeszcze kupię... trochę zapasów. Zgroję Baldurana. Z ciekawości. 27. I jeszcze zobaczmy sobie tak. No i mamy premia do pancerza i premia do ulepszenia charyzma. Regeneracja 1. No i mam tą regenerację. Zwiększona charyzma 11. Wiecie co? Będzie trochę prościej rozmawiać, więc powiem szczerze, że ja się chyba zdecyduję, bo tak 5000 no zdecydowanie lepsza jest od naszej. Ten 1 KP to nie jest aż tak dużo, więc ja ją sobie tutaj sprzedam. I jeszcze chciałbym zobaczyć te buty za 40000 przyspieszenia. Więc zróbmy tak, tu robimy save'a. Do szybkości. I czy one mi zwiększą, powiedzmy, ile będę miał KP mniej? Mamy 165 życia. 10 życia tylko tracę na tym. Jeszcze zobaczę tak. 2000, tu 7000. Wow! Dobra, no to faktycznie. To nam, słuchajcie, dużo przyspieszy let's play. Ewentualne debuty gargulca. Premia do pancerza. Ulepszą rzut obronę, wytrwałość, kamienna skóra. To bardziej dla wojownika by było. To bardziej dla łucznika. I ja jeszcze chcę zobaczyć, czy te buty szybkości mi... No właśnie, nie wiem. Przyspieszenie. Czy ja atakuję szybciej? Teraz z tym. Matko Boska, przyspieszenie mamy. Co to daje? Wiecie co, muszę zerknąć do internetu, co to daje, dobra? Na razie sobie zrobię tak i wrócę do was za chwilkę. Więc tak, moi drodzy, już wiem. Przyspieszenie daje następujące cechy. Po pierwsze, dostajemy bonus do KP. Jak widzicie, 27 zwiększa nam na 31 dzięki temu. Dostajemy też uniki. Chyba. Nie wiem, czy gdzieś tutaj jest bazowa siła woli, bazowy atak, wytrwałość, odporność. Może tutaj gdzieś będzie. Powinno gdzieś to być. Prowokacja, wycena. Dostajemy bonus do uników, z uwagi na to, że jesteśmy bardzo szybcy. Mamy jedną dodatkową akcję ataku, czyli atakujemy szybciej. I przede wszystkim mamy też o połowę zwiększoną szybkość ruchu, więc to jest mega fajne. Zatem wczytamy sobie to, żeby nie atakować bidula. Kupimy sobie jeszcze raz te buty. Super. Więc tak, buty obieży świata to ja mu sprzedam. No i oczywiście buty szybkości kupujemy. Dziękuję bardzo. Mamy 22 tysiące, nie? Wow. Dobra, to posprzedaję. Nieźle. Bardzo się opłacało moim zdaniem. No weź, pewnie wy mi napiszecie inaczej, ale... że niekoniecznie Ragnar się opłacało. Mogłeś wybrać coś lepszego. Mimo wszystko ja wolę sobie jednak... no nie wiem, zostać przy tym, co jestem. I nie będziemy wykonywać już tych butów gargulca. Nie potrzeba nam tego wszystkiego. No dobra. Powiem szczerze, że wydałem prawie wszystkie pieniądze, ale ma... O, ja pierdziele. Jezu, wreszcie. Dziękuję ci bardzo. Wreszcie poruszamy się szybciej. Sergol. I mieliśmy przeczytać też, co było zawarte w tej księdze, którą od niego dostaliśmy. To jest dziennik obrońcy z urzędu. Zgodnie z
Treścią wpisu dokonanego w tym notatniku, jego właściciel był oficjalnym przedstawicielem sprawiedliwości Tyra podczas procesu Rolgana w sprawie o morderstwo. Zawarto w nim wiele cennych informacji wyjaśniających zawiłe procedury sądowe, wliczając w to prawo obrony do przesłuchania wszystkich jego uczestników, zanim jeszcze rozpocznie się sam proces. Aby ułatwić ci zadanie, Neurik dołącza krótkie notatki opisujące świadków i sędziów, a także informacje o tym, gdzie można ich znaleźć i przesłuchać. Świadkowie Rolgan, oskarżony w chwili obecnej znajduje się pod moją opieką w świątyni Tyra. Zed, żołnierz przymierza lordów, ostatnio spędza większość czasu w swoich koszarach. Lodar, czyli ten, nie, to jest Sergol. Lodar, żołnierz przymierza lordów. Kiedy nie ma służby, można go najczęściej znaleźć w karczmie. Wandal, Wanda. Żona oskarżonego, można ją znaleźć na równinie nieopodal studni Bauruny. Sędziowie wybrano ich, aby każdy ze stron miał równe szanse podczas dysputy. Edegar, mój asystent, był dobrym i uczciwym człowiekiem. Zwykle można go znaleźć w świątyni, gdzie pełnił różne obowiązki. Averik, żołnierz przymierza lordów. Kiedy nie przebywa w towarzystwie kobiet, to można go znaleźć w karczmie. Jevon, to młodszy żołnierz przymierza lordów. Można go z nim polegać. Większość swojego czasu spędza w karczmie. Dalsjat, łowczyni, mieszka w utgardzkim barbarzyńcami na równinie nieopodal studni Beoruny. Pala, stara, mądra kobieta z Utgardu, mieszka na równinie nieopodal studni Beoruny. Kiedy już przygotujesz się do procesu, porozmawiaj z Neurikiem w świątyni Tyra. Więc ta osoba tutaj nie jest związana z procesem, ja bym go zagadał. Witam cię. Witaj, Hattie. Z rozkazu Ariana Genda mam cię udzielić wszelkich potrzebnych pomocy w twojej misji odzyskania słów mocy. Nie jestem jednak uzdrowicielem. Moje umiejętności wiążą się ściśle z portalem w tej świątyni i kamieniem przywołania, który posiadasz. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Nic tego nie rozumiem. Potrzebuję leczenia. W sumie to nie. I mamy na stałe przyspieszenie. Fajnie, więc tak naprawdę niektóre szybkości nie są mi już potrzebne. Kim jesteś? Jestem Sergol, kapłan Tyra. Mam wspomagać sprzymierzeńców Neverwinter, choć nie jestem uzdrowicielem. Moja maga wiąże się z kamieniem przywołania w twoim plecaku, z portalem, który widzisz w tej sali. Słucham, czego potrzebujesz? Na razie niczego. Żadna chętnie, niech łaska Tyra ci poprowadzi. Doskonale. Mam duchy Konembery i z rasami stwórców, to już czytaliśmy. No słuchaj, teraz eksploracja to po prostu będzie przyjemnością, że się tak wyrażę. Obywatele, słynni obywatele Wybrzeża Mie, czy to dla was? Zdecydowanie łatwiej. Edegar. Z nim miałem pogadać przy okazji. Witaj w świątyni Tyra, jeśli potrzebujesz pomocy, kapłan porozmawia z Neurikiem. Przybyłem tu w związku z procesem Rolgana. No jasne, jasne. Neurik uczynił mi wielki zaszczyt, wybierając mnie na członka ławy przysięgłych. Z chęcią spełnię mój obowiązek i w imię sprawiedliwości Tyra. Co sądzisz o tej sprawie? Choć nie patrzę zbyt przychylnym okiem na to, że Utgardczycy wierzą w pogańskiego boga, nie chcę go przedwcześnie osądzać. Uważam, że głównym winowajcą w tej sprawie jest ten demon alkoholu. To jednak, że Utgardczyk się upił, nie usprawiedliwia jego zachowania. Każdy, kto nadużyje alkoholu, musi ponieść konsekwencje swoich czynów. Dlatego też jestem takim zaciekłym wrogiem wszelkich wysokoprocentowych trunków. Jestem również osobą światłą i wyrozumiałą. Oby ta sprawa zakończyła się dla ciebie pomyślnie, panie. Niechaj zwycięży sprawiedliwość Tyra. Demon alkoholu. Teraz, ile bym sobie policzył za to, abyś uznał Rolgana niewinnym? Jak śmiesz proponować mi łapówki w Domu Sprawiedliwości? Powinienem to zgłosić Neurikowi, by cię odsunął od tej sprawy. Spokojnie, to tylko żart. No cóż, to był naprawdę niskich lotów żart. Nie zgłoszę tego Neurikowi. Prosiłbym jednak, byś w przyszłości pochodził z tej sprawy z powagą, na jaką zasługuje. Niechaj strzeże cię miecz sprawiedliwości Tyra. Czyli będziemy mogli użyć swoich pieniędzy na pewno. To nie wejdziemy. Rolgan. Oznaczenia na ubranie tego człowieka wskazują, że należy on do utkerskiego plemienia Czarnego Lwa. Choć widać, że jest zatroskanym, roztacza wokół siebie aurę dostojności. Proszę, proszę.
Jesteś tu z rozkazu Neurika? Tak. Tak, jestem tu, by cię bronić. Powiedz mi, proszę, co się stało. Griffin zaprosił mnie do gry. Nie chcąc nadwyrężać naszej przyjaźni, zgodziłem się. Trzeba ci wiedzieć, że wcześniej wypiliśmy nieco. Poczułem się dość dziwnie. Mój umysł przesłoniła mgła. Grałem jako pentany, przegrywając wiele cennych relikwii mego plemienia. Mów dalej. Powróciłem do plemienia odkryty hańbą. Wanda, moja żona, kazała mi iść do Griffina, ukończyć się i błagać o zwrot relikwii, obiecując w zamian złoto. Griffin jednak zaatakował mnie, nim zdążyłem mu przedstawić swoją propozycję. Zabiłem go, by ocalić własne życie. Nie miałem wyboru. Uciekłem do świątyni, gdzie ledwie unikając rozwścieczonego motłochu, chcąc pomścić Griffina. Neurik pozwolił mi się schronić w sanktuarium, pod warunkiem, że zgodzę się na proces. Co jeszcze mi powiesz? Czyli... jakby obrona konieczna. My, Utgarczycy, różnimy się od twojego ludu. Nasze zwyczaje mogą wydać ci się dziwne. Wyzywa się nas od piusów, pogan, złodziei, dzikusów. Tak właśnie widzą nas przymierze lordów i przez to nazywano mnie mordercą, choć to tylko się, ja tylko się broniłem. Członkowie plemienia Czarnego Lwa to porządni ludzie. Nie jestem bezlitosnym dzikusem czy okrutnym mordercą. Modlę się do Utgara, by to zrozumiał. Postaram się. Idź, jeśli chcesz. Ja muszę tu zostać, choć me serce wyrywa się do mojego ludu. Jeśli Utgar będzie łaskawy, proces się skończy, a ja powrócę do swojego plemienia. No dobra. Wiesz co, bardzo ciekawie się ten quest zaczyna. Podoba mi się. Jak my zasuwamy? Naprawdę, to tak duża różnica w tym poruszaniu się, że... No ja jestem osobiście zachwycony. Bardzo zakupu. Na jelonek sobie stoi. Co my tu mamy? Roll kit. Kim ty jesteś? Nazywam się Hati i pracuję dla Ariana Genda. Hati Manager? Który uratował Neverwinter od zarazy? Ktoś taki jak ty przydał się na froncie. Szkoda, że Gent wyznaczył ci inne zadanie, a więc jesteś tu, by zakupić trochę sprzętu, prawda? A więc co cię interesuje? Dobry miecz? Może mocna tarcza? A może coś innego? Zobaczę twoje towary. Pozytywna reakcja, super. Co prawda już pieniędzy za bardzo nie mam. To zwiększa jeszcze siłę bardziej? Nie, siła 2. Siła 2 jest spoko. Hełmy mi się nie przydadzą, mam zajebisty. Tarcza zabójcy smoków za 50 tysięcy. Podobnie jak wiele innych przedmiotów, których zadaniem było ułatwianie walki ze smokami, uchodzenia takich tarcz, można określić na rok szału smoków 1018 KD. Wykonany jest najprawdopodobniej wytrzymałych materiałów przy użyciu bardzo wymyślnych technik obróbki. Podobno za pracę nad nim odpowiedzialny był sam główny inżynier zamku. Być może plotka jest prawdziwa, bo takie tarcze bardziej przypominają swoją odpornością wrota do zamku niż zwykłe pancerze. Klasa pancerza 3, pawęż. Specjalna właściwość. Premia do KP przeciwko smokom 5, modyfikator do KP za tarczy. Premia do pancerza 3. 3, 3 i 5. Mamy 3. 1. No dobry jest. Nie umarli, a smoki to zupełnie inna bajka i fajnie wygląda. Czy ja dam radę uzbierać 50 tysięcy? Pytanie za 100 punktów. Teoretycznie mógłbym spróbować. Zwój teleportacyjny mnie nie interere. No ale zobaczmy. Ale wódka raczej nie uzbieram aż tylu. Prawda, mogę tu próbować. Nie, to jest nic nie warte. Te rzeczy posprzedaję na pewno. To zostawię, bo gwiezdne ostrze mi się przyda do stworzenia ostrza astralnego. Amulet silnej woli. Ten rodzinny się nie da sprzedać. Amulet neutralnego pancerza też sprzedamy. Znaczy nie będę z niego korzystał. Zamknij. To są rzeczy do questów. A może, słuchajcie, trochę mi tu wpadnie jeszcze kasy. Mamy bardzo dużo tych kamieni. Przy okazji, gdzieś tu miałem gruczoły Eterkapa plus język Slada. Minimalnie sobie zrobię jeszcze porządek. Wiecie co, może wrócę do was, jak posprzedaję te rzeczy, żeby nie tracić czasu. Za chwilę będę.
No i powiem wam szczerze, dobra, posprzedawałem trochę rzeczy, mamy 43 tysiące, część też zrobiłem tutaj porządek w miksturach, w plecaku, więc mamy teraz sporo wszystkiego. Natomiast na upartego bym chyba zebrał, bo tak 5 tysięcy, jeszcze mógłbym sprzedać kilkanaście tutaj tych mikstur, jak widzicie, tylko to już byłoby takie trochę wyprzedawanie się i nie wiem, czy się to opłaca, bo dość szybko będziemy w stanie, na przykład ten Didot mógłbym sprzedać za 1000, znaczy tego nie używamy, kolczuga szybkości, to jest dość ciekawe, przyspieszenie też mamy, ale to jest zbroja, płaszcz ochrony, premię do pancerza za odbicie i tu mam na przykład coś, że zobaczcie, bazowa klasa za pancerz jest 8, jeszcze mocniejsza niż nasza, premia do pancerza 3, kosztuje 89 tysięcy, mamy 7, więc byłby plus 1, premia do pancerza jeszcze 1, plus tutaj, więc plus 2, ale zamiast tego nie mielibyśmy regeneracji, więc jeszcze 2 KP, 33 KP by dało, ale myślę, że to nie jest aż tak cenne. Ochronę giermka, co to jest? Premia za ulepszenie siła, ale bardzo słaby pancerz. Elfia zbroja ceremonialna. Czyli nie. Adamantowy napierśnik. No, zaczynają się, powiem szczerze, pojawiać tutaj fajne. Odporność na zaklęcia 14. Niezłe, ale tu mamy hełm, który daje nam takiego rodzaju rzeczy. Ta czerwona mi się podoba z wyglądu. Zobaczmy jeszcze bronie. Długi miecz plus 2. Wiecie co? Zrobimy sobie tak, że pozbieramy sobie pieniądze na tą tarczę, bo ona mi się podoba. Po prostu tylko dlatego bym chciał ją mieć i może tam smoki nie będą najczęstszym przeciwnikiem, ale za to jak one będą wyglądać, zobaczmy. Zrobiłem save'a, to zobaczymy jak ona będzie wyglądać, wiecie? Sprzedamy jeszcze na chwilę, powiedzmy, no nie wiem, resztę tych rzeczy, mikstury. I tak mamy ich dość dużo, z nich nie korzystamy. I teraz zobaczmy, zbroja zabójcy smoków, poproszę. Jup, 33, no i wygląda całkiem zacnie. I wiecie, na upartego mamy 10 mikstur do ewentualnego leczenia. Myślę, że starczy, odbudujemy sobie te mikstury. Tak na spokojnie. To co, zostawiamy? Zostajemy przy tym, co jesteśmy? KP ładnie wzrosło. Mamy tarczę nową, nową zbroję, nowe buty, nowy pierścień i płaszcz. Super. No i będziemy zbierać, słuchajcie, na ostrze astralne, więc ja nie sprzedałem miecza Gwiezdne Ostrze, bo ostrze astralne jest jakby wyższym poziomem Gwiezdnego Ostrza. To też jest broń, która ma obrażenia soniczne i jest mocniejsza od naszego aktualnego uzbrojenia. Zatem na tym sobie na razie poprzestaniemy i mamy całe 125 sztuk złota. Już tak się cieszyłem, że zebrałem go wystarczająco dużo. Fajnie, bardzo się z tego powodu cieszę. Zobaczmy, dokąd tutaj się jeszcze... O, Z, lekkie obrażenia. A czemu masz lekkie obrażenia, Z? Pozdrawiam cię. Oby to było ważne, bo nie mam nastroju na pogaduszki. Koszmarnie boli mnie noga, a do tego muszę jeszcze być świadkiem w tym procesie. Bronie Rolgar, kłamstwo, złe nowiny, obcięto wam żołd, musisz zwrócić swoją pensję 50 sztuk złota. Ja tu mogę ich okradać normalnie. Co ci się stało w nogę? Moja noga to nie twój interes. Zostaw mnie, męcz kogoś innego. O. Dobra, bronie Rolgana. A, to ciebie Neurik wrobił w obronę tego dzikusa. Pewnie nie wyglądasz na frajera, ciężka sprawa. Słyszałem, że wyrok jest oczywisty. A na własne oczy widziałem, jak ten dzikus zażynę Gryfina. Ciach i koniec. Gryfin umarł, zanim jeszcze upadł na ziemię. Wiesz, dlaczego to zwalczył? Długi karciany. Gryfin wygrał od tego barbarzyńcy dużo forsy, a to pewnie nie spodobało się temu dzikusowi. Był też pijany, więc nic dziwnego, że stracił nad sobą panowanie. Możesz mi powiedzieć coś jeszcze? Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz. Hej, wiem tylko co widziałem. Gryfin nie żyje, a ten dzikus go zapił. Jestem pewien, taki jak tego, że mnie cholernie boli noga. Jeśli dowiem się, że coś przede mną ukrywasz, nie tylko noga będzie cię boleć.
Bla, bla, bla. Nie boję się twardzieli, co on tylko grożą. Zostaw mnie, męcz kogoś innego. Dobra, sprawdźmy w takim razie może jego kufer. Tu będzie torba uzdrawiania. O proszę, zbroja. To zaraz sobie zbroja paskowa plus 3. To zaraz sobie odbuduję w takim razie nasze fundusze. Otwórz mi to proszę, dziękuję. Dziękuję. O, szkurde mol. Dzięki serdeczne. Teraz my się zamienimy miejscami. No i już proszę, mikstura leczenia krytycznych ran. Bardzo fajnie. Zaczniemy sobie odbudowywać cały nasz zestaw. No serio, ja miałem bardzo dużo tutaj alkoholi i jakichś innych rzeczy, których nie używam. I nie przynosiły to żadnego tak naprawdę pożytku z trzymania ich w ekwipunku. Natomiast stwierdziłem, że je po prostu posprzedaję. Dobra, tutaj wszystko zrobiliśmy. Słuchajcie, no to co? Idziemy teraz sobie w tę stronę. Nie wiem, czy ja to sprawdzałem, tą beczkę. Nie. Pierścień. Teoretycznie można przejść tędy. Ciekawe, czy jakieś stwory tu będą. Żołnierz, średnie obrażenia, czyli coś tu było, z czymś walczył. No, zdecydowanie lepiej się teraz. A jestem ciekaw jeszcze, wiecie co, jednej rzeczy. Czy jeżeli teraz użyję na przykład mikstury szybkości, to czy to się nakłada? Chyba nie. Nie, to się nie nakłada, czyli mógłbym spokojnie sprzedać mikstury szybkości. Tak, zdecydowanie, nie nakłada się. No to już wiemy, że to też idzie na handel. No, gdzieś się pchasz. Czy ja tu byłem? Enklawa gwieździstego płaszcza, nie. Tu nas nie było. Tu mamy Eltora Sarptyl. Styklanie handluje z tymi, którzy nie mają doświadczenia w sztukach mistycznych. Lecz Aringen poprosił mnie, bym udostępniła wszystkim mój inwentarz. Jeśli pomoże, to chciała na wojownie. Aniele. Wciąż nie sądzę, abym chciała umożliwić ci wstęp do mojego laboratorium na zapleczu. Jest ono przeznaczone dla tych, którzy mają jakieś doświadczenie w magii. Lecz udostępnię ci moje towary. Choć większość z nich jest najbardziej przydatna czarodziejom i im podobnym. Skąd znasz moje imię? Proszę, Hati, jestem panią sztuk mistycznych. Ktoś o mojej mocy bez najmniejszego kłopotu zdobywa takie informacje, zatem jak mogę ci pomóc? Czemu mieści się tutaj filia gildii gwieździstego płaszcza? Nie pozwolę, by stereotypy samotnego czarodzieja w jego wieży wpłynął na twoje postrzeganie wszystkich, którzy na co dzień zajmują się magią. Neverwinter jest w opresji, więc gildia zaoferowała swą pomoc. Arian Gent zażądał naszej obecności tutaj, byśmy mogli pomagać zarówno na wojnie, jak i podróżnikom, szukającym tajemniczych słów mocy. Gildia jest rada, mogąc zaoferować swoje usługi tym, którzy starają się ocalić nasze piękne miasto. Chciałbym nabyć magiczne rzeczy. Zobaczmy, co on ma. Płaszcz nimfy. Charyzma plus 3. Ochrony. Dużo szat. Większy pas naprowadzonego światła, przewodnik, obieży świat, zbroja, płaszcz fortyfikacji, to już taki mamy, tylko ten jest zielony, dla różnicy. Z broni nic, ale ma dużo zaklęć, na przykład zobaczcie, miecz Mordekaina, opóźniona ognista kula, już takie mocniejsze rzeczy, takie wariacje fajne. Proszę, laska mocy. Spoko. Jasnej myśli. Ochrony. Mam wrażenie, że już chyba mam wszystkie rzeczy, których powinienem. No, zbroję paskową jej sprzedamy w takim razie. Od razu też miksturę szybkości, bo tego używać nie będziemy. Zatem będę mógł przejść dalej. Okej. I chciałbym zobaczyć, czy mogę skorzystać z laboratorium.
Jak już wcześniej tłumaczyłem, laboratorium jest dostępne tylko dla tych, którzy zajmują się magią mistyczną. Jedynie czarodzieje, bardowie, czarownicy mogą tam wejść, więc idź więc i maruć komuś innemu. Aha, czyli nie wejdziemy tutaj. Ale możemy sprawdzić twoje pudła. Super. Większe przywrócenie plus czas niepokojów. To jest dla was, jakbyście chcieli przeczytać. O, długa książka. Okej. Okay. Kolejne 23 sztuki złota, fajnie. Woli odbudowuje swoje imperium skarbca. Skarbiszcze. Okay. Tam byłem, byłem. Chciałbym jeszcze w tym odcinku skończyć sobie eksplorację. Idziesz na płaskorzyw do studni Beoruny? Jeśli tak, to uważaj na siebie, nie wierz tym utgardzkim dzikusom i staram. Nie wierzę tym utgardzkim dzikusom i staram się mieć z nimi nic, nie mieć z nimi nic wspólnego. Kim jesteś? Przymierze lordów doszło do wniosku, że dobrze by było postawić posterunek u stóp tego płaskowyżu, choćby po to, by ostrzec podróżnych po przejściu przez to miejsce wkraczasz na teren pogańskich obozowisk. Możesz iść dalej, ale radzę uważać na tych dzikusów. Nie chcemy żadnych kłopotów z utkarczykami siedzącymi wokół studni Beoruny. Studnie Beoruny? Tak, sam wiesz, studnie Beoruny. Nie ma co oglądać, ale wiele ludzi twierdzi, że jest ona dość istotna, zwłaszcza pod względem historycznym i takie tam. Beoruna była jakimś utgarskim bohaterem, a przynajmniej tak się mówi, legendarnym ojcem tego ludu. Czy coś w tym bzdurnym stylu. Niektórzy twierdzą, że to ona zbudowała tę studnię na środku płaskowyżu. Osobiście nie wierzę, że w tę legendę, ale płaskowyż jest dla Utgarczyków miejscem świętym. Pewnie dlatego rozłożyli tam swój obóz. Utgard? Tak, jedno z utgardzkich plemion połączyło się z przymierzem lordów, Czarne Lwy. Z tego co mi wiadomo, nie wierzę tym poganom, ale sądzę, że teraz każdy sojusznik jest na miarę złota. Poszli i założyli swój obóz na płaskowyż. Wyglądają na to, że uważają teren wokół studni Beoruny za swój. Kim jesteś? Czy myślisz, że doszło do wniosku? O, to było. Czy jest tam coś jeszcze? Cóż, jest tam jeszcze druidzki Gaj. Siedzi w nim człowiek imieniem Yusam. Wiem, jak to jest z druidami. Natura i to i natura tamto. Pewnie dlatego woli siedzieć tam z utkarskimi dzikusami, niż tu na dole z cywilizowanymi ludźmi. Jestem Hati Managarn, znam Rinter. Musisz mi dać trochę złota na wyposażenie. What? Raczej nie. Dobra, pójdę już. No to na razie, jak mówiłem, uważaj na tych utkarczyków, sprzymierzeńcy, czy nie zawsze pozostaną wrednymi dzikusami. O, to patrz, jakie uprzedzenia. Dobra, to jest plebejusz. Utgarskie plemię, faktycznie. Yusman? No zapytajmy tego Yusmana. Witaj, przyjaciel. Jestem Yusman, druid północny. Pośrednik pomiędzy przymierzem lordów a Utgardem. Kontynuuj. Zaznaj wytchnienia w zaciszu mojego Gaju. Czy może szukałeś mnie z innego powodu? Nazywam się Hati Managa, pracuję dla Ariana Genda. Gdy przymierze lordów złożyło tu obóz, Arian powiedział mi, że najmuje ludzi do szukania zaginionych artefaktów prastarej magii. Życzę ci powodzenia w twojej misji, ale jak już powiedziałem, Arianowi bardziej martwią mnie zgryzoty Utgardczyków. Zgryzoty Utgardczyków? O co ci chodzi? Moje dziecko. Ta wojna straszliwie wyniszcza Utgardczyków. Armię Luskanu pustoszą ich ziemię, a plemię Czarnego Lwa walczy po stronie przymierza lordów. Straciło wielu wojowników. Ale większe obawy wiąże z plemię Łosia. Plemię Łosia było opisywane w książce Dritza do Urdena, dokładnie w częściach poświęconych kryształowemu reliktowi. Przymierzyli się z niszczycielami z Luskanu i grasują naokoło fortu i kart, mordując bezbronnych osadników. Jesteś druidem, nie możesz się powstrzymać? Kiedy plemię Łosia nie gardziło moją radą, ale jakiś czas temu odwrócili się od natury. Wszyscy wysłani przeze mnie emisariusze zostali zgładzeni. Nie jesteś dzieckiem natury, więc może nie rozumiesz, jaki ból sprawia mi postępowanie plemienia Łosia. Może zadbam o to, badam to dla ciebie, Yusmanie. Oj, no jest twoja oferta, dziecko. Nie mogę opuścić tego Gaju i do nikogo nie mogę się zwrócić o pomoc. Obawiam się...
jednakże nie do końca rozumiesz, czego chcesz się podjąć. Moje dziecko, to zadanie będzie niebezpieczne. Pemyłosia zgładziło wszystkich, którzy próbowali z nimi pertraktować. Matka im się odbija. Ale będę bardzo wdzięczny, jeżeli odkryjesz, dlaczego plemię łosia się tak od nas odwróciło. Plemię łosia umocniło się w warowni na zachód od fortu i kart, ale cały czas wysyłają oddziały. Może jeśli tam pójdziesz, to odnajdziesz ich wodza, Zakana Gromowładnego, i porozmawiasz z nim. Są jakieś szanse na zaliczkę oznakę zaufania? Niepowodzenie. Koło przyrody uczy nas, że wszystkie następuje we właściwym sobie czasie. Zapłacenie ci przed wykonaniem zadania byłoby nienaturalne. Bądź pewny, że we właściwym czasie otrzymasz nagrody i wypełnisz swe zadanie. Wrócę, gdy dowiem się więcej o plemieniu łosia. Idź, dziecko, i niech łagodny wiatr bezpiecznie doniesie cię do celu podróży, tak jak letnie wiatry przenoszą nasiona do odnowy wiecznego lasu. Ale jeszcze chciałem zobaczyć, co on ma do sprzedania. Że tarcza plus 3, buty niepodatności. Kondycja. Średnio mi to by było potrzebne. Ceremonialny pas Utgardu. Nie wyraził choroby, magia śmierci, ulepszył tu obronę, wytrwałość 5. Ciekawe, ale mam bonus do siły, co mnie bardziej interesuje. Głównie rozglądam się za mieczami. Nie, nic z tego mnie nie będzie interesować. Okej, okay, dobra, co my tu jeszcze mamy? Dalsja, która może nam pewnie opowiedzieć coś na temat, coś więcej na temat tego, co zaszło. I przede wszystkim Endar i Wanda, czyli żona tamtego barbarzyńcy, który jest oskarżony. Dobra, Dalsja. Witam cię w obozie w imieniu plemienia Czarnego Lwa. Ktoś ty? Nazywam się Dalsja, jestem przyjacielem Utgardczyków. Wolę zostać tutaj w obozie plemienia Czarnego Lwa, niż udać się do tych cuchnących cywilizacji cywilizacją koszar przymierzał lordów. Nie oczekuj, że zrozumiesz. Jedynie osoby wychowujące się na łonie natury, a także druidzi czy łowcy, jak chociażby ja, mogą dostrzec piękno tkwiące w tym prostym obozie. Reprezentuję Rolgana podczas procesu. A tak, Neurik wspominał, że szuka kogoś, kto broniłby Rolgana podczas procesu. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z powagi sytuacji. Utgardczycy to szlachetny lud, jednak ich zwyczaje i wierzenia obce są przymierzu lordów. Padają często ofiary uprzedzeń i nienawiści jedynie z racji swego pochodzenia. Wygląda na to, że sądzisz, że Rolgan jest niewinny. Dopóki nie zacznie się proces, nie będę wydawać żadnych osądów. Chcę ci jedynie uzmysłowić, że Rolgan może być sądzony głównie dlatego, że jest Utgardczykiem. Co mogę zrobić, by zmienić pewność, że go uniewinnicie? Co mogę zrobić, by mieć pewność, że go uniewinnicie? Mam nadzieję, że nie masz nic złego na myśli. Niech jego los spocznie w rękach sprawiedliwości. Broń go najlepiej, jak tylko potrafisz. To wszystko, co możesz zrobić. Powinniśmy teraz zakończyć rozmowę, gdy mógłbym tu paść słowa, jakie paść nie powinny. Jeśli chcesz, żebym zwiedzić obóz, proszę tylko, abyś uszanował tradycję plemienia Czarnego Lwa i traktował Utgardczyków z szacunkiem, na jaki zasługują. Okej. Okay. Jeszcze bym chciał zejść niżej. No i ta studnia faktycznie ma coś takiego dziwnego. Dobra. Wanda. Wybacz, mówiłeś coś do mnie. Przepraszam za nieuwagę, ale martwię się o nadchodzącym procesem mojego męża. Reprezentuję go w procesie. Reprezentujesz mojego męża? Wybacz, ale wasze metody rozstrzygania spraw są trudne do zrozumienia dla ludu z plemienia Czarnego Lwa. Jestem przyjacielem czy wrogiem? Przyjacielem, muszę ci zadać kilka pytań. Kapłan Neuri powiedział, że na zadawanie mi pytań będę musiał odpowiedzieć z całkowitą szczerością, tak jakby oczekiwał, że skłamie. Nic nie wiem o honorze naszego plemienia. Pytaj śmiało, nie mam nic do ukrycia. Powiedz mi, co się stało w nocy, kiedy zginął Gryfin. Mój mąż wrócił do domu późno, był pijany, ale był coś jeszcze. Wydawał się inny. Tak jakby coś więcej niż alkohol zamąciło mu umysł.
Gdy powiedział mi, że przegrał rodowe pamiątki naszej rodziny, cenne kamienie poświęcone przez kapłanów Utgara, wiedziałam, że coś jest bardzo nie w porządku. Jego umysł nie działał dobrze, bo inaczej nigdy nie straciłby świętych kamieni. Karty alkoholne, niebezpieczne połączenie. Proszę, mów dalej. Wysłałem go, by poprosił Gryfina o zwrot pamiątek. W zamian zaproponowaliśmy mu złoto, więcej niż by dostał za ich sprzedaż. To pamiątki religijne i dlatego są dla nas tak cenne. Ale żołnierz zaatakował mojego męża i dla ratowania własnego życia Rolgen musiał go zabić. Szukając chronienia, ściągnął ścigany przez tłumy wściekłych przyjaciół Gryfina, uciekł do świątyni. Coś jeszcze? Proszę, pomóż mojemu mężowi. Opisują go jako pijanego, prymitywnego dzikusa. Tak widzą naszych tak widzą wszystkich Utgarczyków. Jesteśmy szlachetnym ludem, ale jeżeli Rolgan zostanie skazany, ten bolesny stereotyp tylko się upowszechni. Żałuję, że nie mogę bardziej pomóc, ale mogę tylko się modlić, żeby Utgard dał ci mądrość. Zakończ rozmowę. No dobra, to jest coś cennego w takim razie, prawda? Ktoś dosypał mu coś do drinka albo do piwa. Bala. Co cię sprowadziło do tej starej kobiety, do porady do starej kobiety? Kim jesteś? Jestem Pala z plemienia Czarnego Lwa. Dzielę się mą wiedzą z Utgarczykami, którzy jej potrzebują. Przysyła mnie Neurik, mam bronić Rolgana w zbliżającym się procesie. Życie jednego z mych współplemieńców spoczywa w twoich rękach. Pomogę ci najlepiej jak potrafię, choć nie mogę zrobić wiele. Ścieżka sprawiedliwości, po której kroczy przymierze lordów, jest mi obca. Co myślisz o tej całym wydarzeniu? Zawiodłam się bardzo na Rolganie. Od dawna staram się walczyć ze stereotypami pijanego brutala. Tymczasem Rolgan omamił alkohol od właśnie skutki jego działania. Wygląda na to, że uznałaś go za winnego. Na to wygląda. Rolgan jest dla naszego ludu symbolem. Modlę się, aby postawione mu zarzuty okazały się nieprawdziwe. Jednak moja rola jest jasno określona. Neurik wyjaśnił mi, na czym polega przysięga sędziego. Jeśli dowody wskażą, że Rolgan pozwoliłby alkohol zaćmił mu umysł, jeżeli okaże się, że zamordował człowieka bez powodu, nie będę miała wyjścia. Uznam go za winnego. Zwykle unikamy procesów w tej kwestii. Muszą być posłuszne Neurikowi. My, Utgarczycy, nie możemy się sprzeciwiać wysokiemu kapłanowi Tyra, ściągając w ten sposób na siebie gniew przymierza łoś lordów. Modlę się, by Rolgan nie stał się ofiarą na ołtarzu dobra całego plemienia. Jednak co ma być, to będzie. Mogę cię o coś zapytać? Niestety, Rada Starszych służy pomocą jedynie członkom plemienia Czarnego Lwa. Moja wiedza dzielą się tylko z Utgarczykami. Ty zaś nie jesteś jednym z nich. Nie wiem nic o twoim ludzie. Nie mogę dać ci żadnych rad. Odejdź i po błogosławieństwie plemienia Czarnego Lwa. Tylko tyle mogę ci zaoferować. Zobaczmy jeszcze to drugie. Czy jest jakiś sposób, byśmy wydawy uniewinieniający? Jeśli dowody wskażą, że Rolgan pozwoliłby alkohol zaćmił mu umysł, okaże się, że zamordował... No nie. Dobra, pójdę już. Nic więcej nie powiem w tej kwestii. No dobra, na sam koniec odcinka jeszcze zobaczymy, czy jest coś jeszcze ciekawego do zwiedzenia w tym obszarze, bo już w zasadzie zrobiliśmy wszystko. Mogę sobie jedynie pootwierać, a nie, te beczki już na pewno otwierałem, plebejusz. Nie, słuchaj, zrobiliśmy wszystko, co się tylko dało. Mamy nowy sprzęt i możemy się teraz udać do Mroźnej Kniei. Czyli tam posprzątać sobie kniję z potworów i przede wszystkim popchnąć trochę już fabułę dalej. Więc dzięki serdecznie za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, jeżeli wam się podobało. Zapraszam do Patronata, jeżeli chcecie wspierać kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa!